Siemano wszyscy, z tej strony Ero JWP i witam was wszystkich w moim nowym show, który nazwałem Right One. No i co, chciałbym was zaprosić i opowiedzieć co nieco o tematyce graffiti naściennej, legalnej. Zapraszam serdecznie do programu. Bang! Jak widzicie, ścianę mamy kozacką. Yo, dobra. Jak widać, szkice zrobiliśmy dzień wcześniej, bo ściana jest ogromna, a mamy na to jeden dzień. I tak się nie wyrobiliśmy. Trochę słabo, ale to jest pośpiech, więc jak ktoś czeka na szkice, to na następnych odcinkach. Bang! Wielkie dzięki dla sponsora, dla Galerii Kolorów. Zapraszam, poznajcie mojego gościa. Siema, Pawełku. Siema, Michał. Chodź, przedstawisz się. Witam, cześć, stary. Witam. Sprawdźcie Pawełka. Witam, rozmówców. One. Tak jest. HYC, Cold East, FAM, SW3764. Witam. Pawełka możecie też znać, jako że Paweł jest autorem okładki Elvisa Picasso. Tutaj mamy też fotę na mojej płycie, chyba rozdziewiczyliśmy tę ścianę, jak jeszcze była średnio legalna, teraz ma tutaj już znaczek sprayka. Świeży produkt. I co, troszeczkę pogadamy wam o zagadnieniu całym, po co to robimy, jak to się robi. Może nie jest to tutorial żaden, ale warto na to popatrzeć, bo powstają dobre rzeczy. Check it out. Więc tak, żeby malować, trzeba mieć farbę, no i zajawkę. Jeśli chodzi o farby, to lubimy farby, jak farba jest tłusta, nie leje się, dobrze się klei do powierzchni. My wybraliśmy dzisiaj Montany 9.4, które sobie cenię. Całkiem fajne kolorki. No i nimi będziemy dziś malować. Mój projekcik jest taki. Będziemy go zaraz pieścić, czyścić i ładnie wypełniać. A propos końcówek i takich rzeczy, to za chwilę. Sprawdźcie, co się dzieje z tymi farbami na ścianie. Bang! Z takich ciekawostek. Końcóweczki. Bardzo fajna rzecz, niezbędna. Tutaj mój kolega, jak widzicie, właśnie, jak mówię, ja lubię malować z najlepszymi. Nie jestem sam mistrzem techniki, lubię ją podziwiać u kogoś, sam trochę tam trenuję. Jak widać, u mnie jest skromnie, ale zaraz będę z tym jechał. A tutaj mamy pełen wachlarz sytuacji, które właśnie można uzyskać różnymi końcówkami. Zapraszam tutaj do Pawła. Pawełku, a coś ty tu odpier... się? Co tu się wydarzyło? Venomik. Powiedz mi jedną rzecz. Czyli tak, tu sobie testujesz końcóweczki, tak? No, wykonałeś takie ząbki. Okej, okay. A wytłumacz mi na przykład, jak mamy te kreseczki takie, no. Takie bardzo cienkie i takie postrzępione, to czym uzyskałeś taki efekt? A no, dziwo, właśnie jest to astrofatka, najgrubsza końcóweczka dostępna chyba na rynku. Ta pomarańczowa. Ta pomarańczowa. Kozaczek, weź, jak mogę pokazać, zapraszam. Publiczności na świecie, jak to idzie, proszę. Z tą cienkością i grubością. Trzeba to wyczuć najpierw, że tak powiem, ciśnienie i można to stworzyć, ale ta sama końcówka może dawać również takie piekło. O, to jest rzecz. Najważniejsze jest wyczucie końcówki. Można się bawić. Więc jak widać, jak się chce, to można. Tak jest. Ultra fatka daje nam skiniacza. Nice. Pawełek, zgłodniałem, zjedlibyśmy coś. A znasz sztuczkę? Patrz. Osiedlowy catering. Siemanko, morda, co dobrego? Mordko, gięta z grilla. Fajnym trikiem jest, którego się nauczyłem stosunkowo niedawno. Jest coś banalne, a naprawdę ułatwia w życie. To jest tak, jak mamy farbę na kontur, to ona często ma duże ciśnienie. Wtedy warto trochę spuścić ciśnienie, jak robimy to na skinaczach, bo ktoś leci na facie, to nic nie musi tego robić. Ale jak ktoś chce sobie dociąć fajnie ramę,
a dzisiaj robimy fajną cyjanową ramę. Ona powinna dobrze wyjść ze ściany. W każdym razie można opuścić trochę farbę. Po prostu spuszczając ciśnienie, kurde, żeby się nie upieprzyć, po prostu do góry nogami, trochę puści farby, a potem idzie samo ciśnienie. To mi pokazał Real, salut. Więc to jest fajna rzecz, więc na pewno jak ciśnienie, to na pewno zauważyliście, że jak zejdzie wam trochę farby, to ciśnienie jest też mniejsze i bardziej precyzyjne kreski można robić. No i w tym przypadku też tak będzie. A ja robię dość cienkie linie, nie lubię docinać, więc wolę sobie trochę. No, mamy teraz kontur. Jak widać, już trochę zrobiłem. Trochę jest popruszony, bo tło trochę też popruszyło przy okazji. Ale muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Cyjan bardzo dał radę, tak jak myślałem, tuściutki. Jeszcze troszeczkę docinki. No i można mówić, że kontur mam skończony. Nie wiem jak wy, ja niekoniecznie jestem fanem konturów. Cieszę się, że mam, ale ogólnie zawsze mi się lekko ręka trzęsie. Tym razem wyszło naprawdę nieźle. No, będziemy to puentować. Kurde, już nam troszeczkę się ściemniło, ale idzie nieźle. Jak widać, już Venomek, kurde, całkiem żywy, już wychodzi powoli z tej ściany. U mnie jeszcze ciemno, ale będzie rozjaśniane. W każdym razie bardziej mnie zastanawia, co mój przyjaciel by poradził młodym chłopaku, gdzie powinni szukać inspiracji? Dobrze, czym ty się inspirujesz, jak szukasz swoich wzorów, liter i takich akcji? Przede wszystkim, Michał, ja sam jestem jeszcze młodym writerem, uważam. Nie, chcę się postarzać, wiadomo. Ale jeżeli mogę powiedzieć o kimś, to zaczynam. Przede wszystkim, żeby zaczął, jak zacznie malować, o szacunku dla starszych writerów, żeby nie niszczył tych prac, znalazł sobie jakieś fajne miejsca przeznaczone do tego typu rzeczy. Inspiracje? Kurczę. To jest złożona, uważam, rzecz. Można, no, sam się inspiruję różnymi artystami, no, czy ze Stanów, czy na przykład z naszej zachodniej granicy. Choć to nie jest, uważam, zależne. No, może mnie zainspirować film, kurczę, kreski. Ale mówisz stricte o graffiti, czy mówisz w ogóle ogólnie? Mi chodziło ogólnie, o bardziej inspiracji. Bo sam wiesz, nie zajmuję się tylko samym graffiti. Jasne. Trochę to wybiega i... Ale jak możemy pogadać o samym graffiti, no to... No to ja mogę poradzić... USA! Tak, że... Jasne, a ja mogę poradzić po prostu, jeśli chodzi o stricte graffiti, to na pewno liternictwo, wszelakie fonty, spróbować kreować własne. To jest na pewno coś świeżego i z tego coś na pewno można skleić. Ja mogę powiedzieć jako osoba, która bardzo się para literami, a nie tak jak kolega wszystkim. Więc mówię, dalej rozjaśniamy nasze prace, bo to musi wyjść ze ściany, musi być wow. No i mamy 19. Trochę się zrobiliśmy, no ale się chyba nie spieszyliśmy za bardzo, więc musimy dokończyć rano. Jesteśmy trochę zmęczeni, bo wczoraj był koncert Jetlags, jutro mamy koncert w Łodzi jako JWP. Jest wesoło, rano będziemy to kończyć, bo musi być petarda. Siema z rana, witamy następnego dnia, day 2. Jesteśmy na miejscowie, na Służewiu. Jak widać, mój człowiek Kruse tam atakuje, koncepcja nam się trochę zmieniła i tak często też bywa przy malowaniu, że dobieramy kolory, mamy jakiś koncept, a potem stwierdzimy, że jednak nie siadło. Bywa i tak. Dzisiaj zmieniamy na ścianie, będzie królował klimat bardziej komiksowy. No, Pawełku, więc skończyliśmy. Tak jest. Trochę się nam jak gdyby plan tła zmienił, ale takie razy. Rzeczy się często dzieją. Musisz przyznać, że tak. Jest faza, że coś robimy. Tak samo ja u mnie byłem pewny co do konturu i jestem z niego bardzo zadowolony, tylko na przykład jak bryłę zrobiłem też ciemną, też chciałem, żeby taki efekt był, ale na końcu się okazało, że rzeczywiście jest coś ciemno u mnie. Jest zimno, ciemno, ale podoba mi się ogólnie, wiesz, liternictwo, jak to siedzi na tych wybuchach, które poszły. Ogólnie tak jestem jest. Bardzo zadowolony Zdecydowanie z Zdecydowanie więcej monochromu. Pozwoliłem sobie powiedzieć o sobie, a teraz o tobie. To tutaj było od początku,
wiadomo, że będziesz to straszny. Postawiliśmy trochę na taki minimal z tyłu, że jest ciemno i jest dość surowo. Ja cię tutaj trochę garnituru. Żeby jeszcze dorzucić coś kolorów, ale teraz dobrze, żeby jednak usadziłeś na swoim miejscu. Jasne. I zostawiliśmy to tak. Jest naprawdę fajna ściana. Więc co, mogę ci tylko bardzo podziękować, Piona G. Raczej, dzięki również. Naprawdę piękna historia i będzie tego więcej. Piękna historia. Tak, tak jest. Będzie tego więcej z tym kolegą na pewno, FIM Crew. Dziękuję, bro. Również. Bang. Elo. Mamy to.